Ariadna nie może uwierzyć, że jej przyjaciółka Natalia całowała się z chłopakiem jej siostry. Ma nadzieję, że rozmowa z nią wyjaśni sytuację. Słabo. Mam mega kaca. No widać. Chodzi o tego moralnego. Ariadna, ja zrobiłam coś naprawdę głupiego. Całowałaś się z Kamilem. Skąd wiesz? Zrobili wam zdjęcie. Czyli Maryla też wie? Też. Dziewczyny jedynie są, jak tylko weszłyśmy do szkoły. Boże. Tak mi wstyd. No przynajmniej tyle. Jak w ogóle mogłaś się całować z chłopakiem mojej siostry? Akurat mojej siostry? Nie wiem, no tak wyszło. Tak wyszło i to jest twoje wytłumaczenie, dziewczyno. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. No? Trochę za dużo wypiłam. Kiedy Kamil mnie pocałował, to na chwilę ale popłynęła. Dobra, on cię pocałował? On? Tak. No ja wiem, że schrzaniłam. Okej, jest mi naprawdę przykro. Nie. Normalnie nie zadaję się z zajętymi facetami. Tym bardziej, że to jest chłopak twojej siostry. Ariadna, jest... przepraszam. Nie, Natalia. Mega słaba akcja, ale to nie mnie teraz powinnaś przepraszać. Czyli co, mam porozmawiać z Marylą? Nie, dobra, dobra, nie możesz. Ja z nią najpierw porozmawiam, okej? Okej, ale wybaczysz mi. Nie wiem, Natalia, ja muszę to wszystko przetrawić, sorry. Jasne, że jestem zła, takich rzeczy się po prostu nie robi. No, ale jednak Natalia to moja przyjaciółka i wiem, że żałuję. No, mam tylko nadzieję, że Maryla też w to uwierzy. Ariadna chce pocieszyć siostrę. Maryli naprawdę zależy na Kamilu i bardzo przeżywa całą sytuację. Dobra, dobra, ja się tym zajmę. Zostaw nas. Jasne. Dzięki. Maryla, wyłaź, proszę cię. Nie, zostaw mnie w spokoju. Twoja przyjaciółka całowała się z moim chłopakiem. Wiem, rozmawiałam z nią, ale proszę cię, wyjdź. Proszę. Ej, jest naprawdę przykro. Jej jest przykro? Chyba, czekaj, coś mi się pomyliło. To z jej chłopakiem ktoś się całował?